Do tej pory Środowiskowy Dom Samopomocy działał w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Środowiskowy Dom Samopomocy przede wszystkim zajmuje się pomocą dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, z chorobami psychicznymi, wsparciem tych osób i to są główne zadania tej jednostki. Z początkiem roku dom zyska nową, odrębną osobowość prawną i samodzielność. W związku ze zmianą ustawy o rodzinie i pieczy zastępczej powstała tutaj konieczność wydzielenia Środowiskowego Domu Samopomocy jako odrębnej, samodzielnej jednostki. Tutaj ustawa uregulowała to, do kiedy mamy na to czas. Mamy na to czas do końca tego roku i tutaj już została podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie. Tymczasem miasto od pewnego czasu bezskutecznie poszukuje osoby, która pokieruje jednostką. Ogłoszono już 2 konkursy. I nic. W pierwszym przypadku kandydat, który co prawda spełnił wymagania komisji konkursowej, nie spełnił jej oczekiwań w trakcie przesłuchania i w związku z tym konkurs został unieważniony. Niedługo po tym fakcie powtórnie ogłoszono nabór. Drugi konkurs również został unieważniony z takiego powodu, że osoby, które złożyły swoje propozycje, chęć udziału w tym konkursie, niestety nie spełniły wymagań konkursowych, więc również konkurs unieważniono i do 3 razy sztuka jest 3. edycja tego konkursu, 3. ogłoszenie o konkursie i mamy nadzieję, że tym razem uda już się wybrać kierownika tej jednostki. Nie można wykluczyć, że 3. podejście również zakończy się fiaskiem. Co wtedy? Prezydent może ogłosić ponowny konkurs i liczyć dalej na to, że uda mu się w kolejnym konkursie wyłonić pracownika lub czasowo powierzyć komuś obowiązki i wyznaczyć tak zwanego PO, czyli pełniącego obowiązki kierownika i również takie prawo mu przysługuje. Zobaczymy, jaki będzie wynik 3. postępowania konkursowego i na razie nie gdybając, dalsze kroki będą uzależnione od tego. Aplikujący o to stanowisko mogą składać swoje kandydatury w Suwalskim Magistracie do 26 listopada bieżącego roku.